Są osoby bardzo zdolne, które utknęły w jakimś sposobie pisania, bo tak się kiedyś tam nauczyły. I czasem, dwa, trzy spotkania plus poprawienie im tekstów już sprawia, że ta osoba pisze o niebo lepiej. Bo ja mówię: To musisz zmienić, to musisz zmienić, to musisz zmienić. I okazuje się, że te teksty są zupełnie inne. Powiedzmy, po trzech takich tekstach to już jest czasem naprawdę, naprawdę diametralna zmiana. Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Zajmuję się rozwiązaniami, które zwiększają komfort pracy menedżerów. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści, małymi, średnimi lub wielkimi krokami, dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Przy okazji dziękuję Basi i Adamowi za wsparcie tego podcastu i dziękuję Pawłowi za to, że dołączył do nich. I też wspiera ten podcast. Jeżeli podobnie jak oni uważasz, że mój podcast daje ci inspirację, ciekawą wiedzę i chciałbyś do nich dołączyć i zostać patronem tego podcastu, to zapraszam na stronę www.patronice.pl ukośnik Kaizen Miracle. Wpłaty zaczynają się od 7 zł miesięcznie. Za każdą złotówkę serdecznie dziękuję. To miło, jak ktoś wspiera i docenia to, co robisz. Tyle prywaty. A teraz zapraszam do podcastu. Cześć. Mam wrażenie, że każdy z nas chce, żeby klienci sami przyjeżdżali pod nasze drzwi i prosili nas o nasze produkty lub usługi. Ktoś ma takie marzenia? Myślę, że wielu z nas. Ja na pewno. Jak to zrobić, żeby klienci chcieli skorzystać z naszych produktów, a tym produktem nie byłaby. Szczepionka na COVID. Często mamy ciekawy produkt, ciekawą usługę, mamy nawet zadowolonych klientów, a jednak nowi klienci nie pojawiają się. Czemu? Prawdopodobnie nie potrafiliśmy ich zainteresować naszymi produktami. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest tworzenie atrakcyjnych treści. Jak pisać, żeby ktoś zainteresował się naszym produktem? Jak pisać, żeby klienci nie tylko nas czytali. Ale dodatkowo chcieli od nas kupić naszą usługę? Dziś do rozmowy zaprosiłem Kamilę Paradowską, właścicielką firmy Dobra Treść. Dziś opowie nam, jak pisać, żeby klienci chcieli skorzystać z naszych usług. Serdecznie zapraszam do rozmowy. Cześć Kamila. Cześć Tomku. Dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że się zgodziłaś na podcast. Kamila to kaizenowy podcast. Proszę, przedstaw się w dwóch zdaniach. Projektantka treści, tak mogę sobie powiedzieć, producentka treści multimedialnych, pasjonatka prostego języka, jazdy na rowerze i filmowania. O. I filmu w ogóle: filmu, filmu jako odbiorca, jako twórca, mhm. wszystko co filmu dotyczy. To pewnie wielbicielka, kina na pionier. Też? Tak, w Szczecinie jak najbardziej. Moją ukochane kino. Mhm. Ja Zgadłeś. Teraz tam byłem. E, Kamila. Mm, zaprosiłem cię, żebyś opowiedziała kilka zdań, jak pisać. Także od razu bym chciał przejść do meritum. Powiedz mi, jak pisać treści, które przyciągną czytelników. Znam dużo osób, które piszą. Merotorycznie są bardzo dobre, mają olbrzymią wiedzę. Ale piszą jeden post, drugi, trzeci, piętnasty, a tych lajków jest pięć, dziesięć, a nadal nie ma klientów. Co zrobić, żeby pisać tak, żeby ktoś nie tylko nas komentował, ale też jeszcze wrócił do nas i zadzwonił do nas? Panie Tomku, Pani Kamilo, chciałbym skorzystać z Pani usług. Mm -hmm. Tutaj nazwałeś bardzo specyficzną sytuację, którą jest. Y Którą są media społecznościowe, tak? mhm. czyli umieszczanie postów w mediach społecznościowych. W ogóle pisanie jako takie musimy rozbić na wiele różnych obszarów, różnych języków, bo to nie jest tak, że wszędzie mówimy tak samo i wszędzie robimy tak samo. Media społecznościowe to jest pewien cykl postów, które zamieszczamy. I takim najczęstszym błędem, który moim zdaniem popełnia bardzo wiele osób, jest po prostu monotonia. <laughs> bardzo wiele osób piszących, co prawda, fajnie zaczyna, ale potem mamy posty ciągle na ten sam temat, ciągle w tej samej formie. Często posty bardzo skoncentrowane na ja, czyli mój sukces, to co mi się udało, ewentualnie słuchajcie, ja wam teraz poradzę coś, prawda? Tymczasem w takim, w ogóle w usługach, w biznesie, moim zdaniem kluczową kwestią jest empatia, czyli zwrócenie się na potrzeby, zwrócenie uwagi na potrzeby tego naszego odbiorcy, ale także na jego język, na to, w jaki sposób on mówi o tym, czego potrzebuje, nawet dosłownie. W momencie, kiedy dokonamy na początku takiego przeskoczenia z naszego specjalistycznego języka, na język naszego klienta, na to, w jaki sposób on formułuje pewne wypowiedzi, nazywając dokładnie to samo, ale często zupełnie innym językiem niż ja, prawda? Wtedy mamy szansę na znalezienie takiej wspólnoty, takiego wspólnego obszaru, który mówimy, wiesz, stajemy się swoi dla tego naszego klienta. Bo jak ja mówię o sobie, że jestem projektantką treści, to to jest dość hermetyczne. Często niektóre osoby mówią, hm, co to w ogóle jest, prawda? Jeżeli powiem, napiszę ci tekst na stronę, to to brzmi zupełnie inaczej, prawda? Także myślę, że początkiem w ogóle myślenia o tekście jest zawsze empatia, jest trochę takie szpiegostwo, powiedziałabym, czyli uczenie się języka, dosłownie języka naszych klientów, które w internecie opłaca się również w kontekście wyszukiwarek internetowych. No, i, no i takie, taka świadomość, gdzie my jesteśmy, gdzie my piszemy. Czy to jest cykl, czy to jest jeden post, czy to jest tekst blogowy, czy to jest tekst na media społecznościowe, jakie medium społecznościowe i tak dalej. To powiedz mi, jak mam poznać ten język mojego klienta, bo faktycznie ja sam widzę bardzo dużo postów, bardzo dużo stron internetowych, gdzie jest to, co mówisz. Że firma mówimy, mamy to, to i to, i to, mamy takie, takie produkty, takie, takie parametry. Ja też uważam, że nie tędy droga, ale właśnie podpowiedz tym naszym słuchaczom, jak pisać, jak znaleźć tą swoją empatię, jak znaleźć ten język klienta, w których miejscach można go oszukać, i, no i co zrobić, żeby pisać tak, żeby on chciał korzystać z naszych usług. Mhm. Powiedziałam o takim działaniu jak śledztwo. To śledztwo mhm. możemy robić w różnych miejscach. Jednym z takich miejsc są grupy, na przykład na Facebooku, mhm. osób skupionych wokół pewnych tematów. Powiedzmy, że jest to grupa przedsiębiorców czy jakakolwiek inna grupa do której kierujemy nasze usługi. I teraz my wchodzimy sobie w taką grupę, w takie dyskusje wewnętrzne i patrzymy jak tam ludzie tak z natury sobie piszą właśnie nieoficjalnie dość w debacie na gorąco i tam jest najbardziej żywy język. To znaczy wszelkiego rodzaju fora, zapytania, Dyskusje, debaty internetowe to jest pierwsze, totalnie, bardzo ważne źródło dla nas języka, którym posługują się nasi odbiorcy. Myślę, że dla mnie też takim inspirującym językiem zawsze jest język, który pojawia się na przykład na LinkedInie. Mhm. Czasami ludzie tak z marszu gdzieś tam zadają jakieś pytanie, i właśnie dotyczące pisania, czy tworzenia treści, czy stron internetowych. Ja zawsze sobie skrupulatnie to notuję. Zresztą mówię, że nas od pisarzy zazwyczaj różni tylko to, że my nie nosimy ze sobą notatnika, bo, bo pisarze, tacy artyści na przykład, oni często bardzo wsłuchują się w świat, który ich otacza i zapisują frazy dosłownie. I myślę, że no dla mnie takie kluczowe jest często spotkanie z klientem, taka pierwsza rozmowa, pierwszy wywiad. Często klient zadaje mi takie pytania, które ja być może uważam za naiwne, albo jejku, ja bym tak w życiu nie zapytała to jest jakieś oczywiste dla mnie, prawda? A dla klienta to nie jest zupełnie oczywiste. Mhm. I ja po takim spotkaniu z klientem również sobie takie frazy notuję. Także notatnik, grupy na Facebooku, grupy interesujące się tym Twoim produktem. I tam dosłownie przepisywać to, co ludzie mówią. A potem, na przykład, jeżeli tworzysz treści na stronę internetową, czy jakiś wpis blogowy, sprawdź w, na przykład w planerze słów kluczowych, czy te konkretne sformułowania którymi posługują się twoi, którymi ludzie tak się posługują powiedzmy, na grupach, czy one się powtarzają? Czyli czy w Google, w wyszukiwarce, rzeczywiście takie pytania padają, a może mają one inną formę? No, planer hmm. słów kluczowych ci podpowie, albo takie narzędzie a jak co Answer co the i, Public. A co to jest ten planer słów kluczowych? Pierwsza co słyszę? To jest takie narzędzie od Google, które pozwala nam zaplanować treści na strony, które są właśnie zoptymalizowane pod wyszukiwarkę, czyli jesteś w stanie tam sprawdzić jak często ludzie pytają o frazę, nie wiem, coaching albo czy warto skorzystać z coachingu i jak dużą konkurencyjność ma ta fraza, w tym sensie, jak wiele osób na stronach już na to pytanie odpowiedziało, prawda? Mhm. I w tym momencie jesteś w stanie precyzyjnie dopasować swoje wpisy blogowe, na przykład, bo to świetnie działa przede wszystkim tutaj, albo frazy w sklepach internetowych pod, wyszuki pod zapytania właśnie użytkowników internetu. To jest absolutna podstawa. Czyli wyszukujemy takie słowa, które nasi klienci używają najczęściej. Pierw ich śledzimy, pierw ich tak. wysłuchujemy. Rozmawiamy z nimi i szukamy tych słów, które mogą być kluczami. Od razu mhm. nie tyle rozmawiamy z nimi, żeby dojść do jakiegoś wyniku kontraktu czy zakupu, ale też wysłuchać klienta po to, żeby go zrozumieć. Czyli to jest jakby podstawa, i później na podstawie tych rozmów pisać jakieś treści, które też sprawdzać czy faktycznie są popularne, czy nie, tak. Tak, czy są popularne w internecie? Oczywiście, jeżeli chodzi o media społecznościowe, to tutaj wyszukiwarka Google no, jest poza tym, prawda? Mhm. Mówię tutaj stricte o na przykład treściach na stronę. Tutaj warto je totalnie optymalizować pod SEO. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, tam możemy być troszkę bardziej no, nie, bo, bo jednak media społecznościowe są najczęściej zamkniętymi strukturami. Aczkolwiek tam też możemy się kierować jakby. To, tą popularnością zapytań jak najbardziej. Mhm. Czy to może zrobić każdy Kowalski, czy to o, taka usługa tego planera słów kluczowych to jest płatna, czy to jest bezpłatne? To jest bezpłatne. Logujemy się po prostu na konto. Oczywiście Google udostępnia nam to również po to, żeby nas zachęcać do wykupowania płatnych kampanii. Wiadomo, że takie rzeczy też się robi, ale moim zdaniem takie narzędzia jak właśnie ten planer, jak takie narzędzie Answer the Public, mm -hmm. też bardzo fajna strona, która podpowiada nam właśnie jak w języku polskim te zapytania wyglądają, rozrysowuje to w postaci takich drzewek. No, to są narzędzia, które w takiej podstawowej formie są bezpłatne, więc można sobie je oczywiście używać. Jeżeli chodzi o SEO, czyli optymalizację, to oczywiście jest mnóstwo narzędzi bardzo zaawansowanych, płatnych, które na przykład pomagają nam znaleźć, powiedzmy, w danej lokalizacji jakieś tam. W, 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 słowa kluczowe, tak? Czyli już mamy ten krok dalej, tak? Chcę sprzedawać coaching w Szczecinie, więc już jakby zawężam, y, prawda, obszar i tak dalej. Poza tym, no, są narzędzia do śledzenia, cały czas tego, jak rankuje nasza strona internetowa, więc można dalej i dalej. Ale na takim podstawowym poziomie każdy z nas może sobie posprawdzać. Ja posługuję się tylko bezpłatnymi narzędziami. Jeżeli wpiszecie w Google dobra treść, to wyskakują tylko i wyłącznie moje treści. Mhm, fajnie. Czyli filmy, podcasty, mhm. mój blog. Okej. Okay. Mm, dobrze, to mamy taki początek, że mamy już tego planera słów, mamy ten answer the public. Jak teraz pisać? To mówisz o blogu. To zacznijmy może od tej strony internetowej. Jak ona musi być skonstruowana, żeby tych klientów zatrzymać. Z tego co ja słyszałem, że tak średnio na stronie na blogu klient jest przez kilka minut. A chcielibyśmy, żeby był jak najdłużej. Co zrobić, żeby no, klient wchodząc na naszą stronę. No nie tylko wszedł i wyszedł, ale żeby poszukał tego, co potrzebuje, no i żeby do nas zadzwonił. Bo ja też mam wrażenie, że często ludzie wchodzą na stronę. Zerkną i nie zadzwonią, pójdą gdzie indziej. Co hmm. zrobić, żeby od razu być ten call to action? Strona internetowa ma kilka obszarów. Jeżeli mówimy o takiej klasycznej stronie ofertowej, czyli stronie głównej, gdzie my najczęściej przedstawiamy swoją ofertę, witamy się jakoś z naszymi odbiorcami, a potem na przykład pokazujemy swoje portfolio, pokazujemy to, kim jesteśmy, no to jest cała sztuka. Przekazania informacji bardzo szybko i bardzo szybkiego złapania, yy, zachęcenia do działania. Na przykład, yy, bardzo wiele osób na takiej stronie głównej, powitalnej, przeładowuje tę stronę treściami i pisze bardzo długie komunikaty, typu yy, dostaniesz to jedną rzecz, drugą rzecz, trzecią rzecz, czwartą. Tymczasem w Hero Section, czyli takiej Części strony, która pojawia nam się jako pierwsza, czy to na smartfonie, czy to na desktopie, musimy napisać tak zwaną value proposition, czyli obietnicę, propozycję wartości, wartość, którą ty dasz. I musisz to napisać w jednym zdaniu. Tak? musimy wiedzieć, co ja od ciebie otrzymam natychmiast i najlepiej taką propozycję wartości dopiąć jeszcze na końcu jakimś batonem, czyli przyciskiem. Skontaktuj się ze mną, umów w spotkanie bezpłatne, pobierz e-booka, prawda? Także to nie jest tak, że ktoś przychodzi, wchodzi na stronę, czyta, czyta, czyta. Tak się zastanawia, tylko on ma dostać szybko informację. I szybką zachętę i jakby możliwość, otwarte drzwi, ok, to ja już wiem, jak do ciebie wejść, prawda? Ja mogę do ciebie napisać, albo yy, oferujesz mi bezpłatne, wiesz, spotkanie półgodzinne online. I, yy, I na przykład na tym batonie jest przekierowanie do narzędzia, gdzie Umawiamy się online, prawda? I ja mogę sobie spojrzeć w kalendarz i popatrzeć: OK, Tomek ma wolne o 10 w poniedziałek, możemy się spotkać, jego ja poznam powiedzmy, jest coachem i możemy szybko wymienić informacje. Zobaczymy, czy taka osoba mi pasuje, prawda? Mhm. Ale tych drzwi do naszej strony internetowej może być bardzo wiele. To mogą być właśnie media, to może być YouTube, to może być podcast, to mogą być różne inne miejsca, w których my jesteśmy i ludzie tak naprawdę wchodzą do nas zewsząd, prawda? I niekoniecznie wchodzą tylko na stronę główną. Myślę, że taką fantastyczną formą przyciągania jest oczywiście blog. Ja jestem wielką miłośniczką blogów i sama właściwie posługuję się wyłącznie blogiem. Nie mam takiej właśnie strony głównej, gdzie ja. Coś obiecuję, a jednak klienci chcą ze mną współpracować. Myślę, że taką stronę też wkrótce stworzę. W każdym razie jeszcze takim mocnym punktem jest na pewno portfolio albo case study, czyli pokazywanie siebie w takiej sytuacji, że ja coś zrobiłam, pokazywanie, jak wyglądała moja praca i co dała. Moim klientom. Takie case study czasem piszę na moim blogu również. Mhm. Także to, to też było tak, że ktoś przeczytał mój artykuł o tym, jak współpracowałam z klientem, a potem mówił, Ja chcę to samo, tak? Mhm. Także tutaj na pewno w takim początkowym, na stronie głównej musimy być bardzo precyzyjni, a potem możemy sobie pozwolić na więcej. Okej, okay, czyli ta. Pierwsza strona powinna być w miarę krótka i taka zachęcająca, i opisująca takie sedno, co mamy, i żeby tam było jak najmniej treści, jak Ty mówisz, a nie jak najwięcej. Mm -hmm. I od razu z tą informacją do tego, żebyśmy już albo się mówili spotkanie, albo mm, zadzwonili do nas. Później mówisz o tych case study. Super. To jest informacja o tym, co żeśmy zrobili kiedyś z klientami. Powiedz mi czy te case stady powinno mieć jakąś strukturę bo to też jak trzeba to za każdym razem trzeba to tak napisać żeby ktoś jednak poczuł że to jest wow to jest moje nie że mhm. skoro tam komuś pomogłeś to to też pomożesz mi. Jak to zrobić żeby ta historia była taka żeby ktoś mówił o to jest dla mnie. Tak. No, case study ma kilka takich punktów. Przede wszystkim, pierwszym punktem to jest twoja rola w projekcie. Ona może być bardzo różna, prawda? Twoja rola, kim byłeś, co zrobiłeś, to mogłeś być częścią tylko na przykład jakiegoś projektu i to jest bardzo ważna kwestia. Określasz, kim jesteś w tej historii, prawda? Bo case study jest pewną historią. Możesz określić wtedy punkty wyjścia, czyli jak wyglądała sytuacja, do opracowania. Możesz określić również przeszkody, możesz określić budżet, jaki był na realizację danego zadania. Możesz pokazać, oczywiście, wyniki tak, w postaci tabel, w postaci konkretnych danych, w postaci różnego rodzaju porównań przed i po. Mhm. I w tym momencie jesteś w stanie. Przeprowadzić swojego czytelnika poprzez właśnie całą historię. Fajnie jest pokazać to, jak pracujesz, czym pracujesz czasem. No, to w zależności od tego, wiesz, jaka jest branża, ale, ale rzeczywiście no, inaczej będzie wyglądało case study filmowca, inaczej coacha, mhm. inaczej osoby, która zajmuje się najmingiem na przykład, czyli nazwami, tworzeniem nazw nawet tego nie znałem, nie widziałem, że jest taka profesja okej, okay. dobrze ale tak się zastanawiam, bo no sam czasami znaczy byłem na jakimś szkoleniu ze storytellingu mhm. jak zrobić tą historię jeszcze, żeby to ona była taka ciekawa, czy jak stworzyć tego bohatera, nie? Jak, jak to zrobić żeby to kurczę, faktycznie miało taki efekt że to jest historia dla mnie, nie, bo ja co zrobić, żeby napisać taki tekst, żeby był nie za długi, nie za krótki, żeby ktoś dotrwał do końca? Jakie te teksty mm -hmm. muszą być właśnie? Czy one mają być długie, krótkie? Wiesz co, to jest tak. Po pierwsze, na początku o tekście musimy myśleć o, jako o pewnej budowli. Że, broń Boże, nie stawajmy przed wielką ścianą tekstu. Nie budujmy wielkich ścian tekstu, które nie są podzielone na akapity, na śródtytuły, które nie mają żadnych linków zewnętrznych, żadnych ilustracji obrazujących to, co chcemy opowiedzieć. Bo nasz tekst na blogu może być bardzo długi i nasz odbiorca może dotrwać spokojnie do końca albo przejść do tego elementu tekstu, który go powiedzmy interesuje bardziej, jeżeli my. Wpiszemy w ten tekst taką wewnętrzną nawigację. Tą nawigacją są właśnie nagłówki, są właśnie śródtytuły, tak, czyli to, to, nagłówki, śródtytuły, to 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 samo, ale są odpowiedniej długości, a kapity nie za długie, tak, na pięć linijek, a nie na 20 linijek. Są właśnie ilustracje, czyli takie elementy, które pozwalają, są podaniem ręki, prawda, temu naszemu odbiorcy. Okej, okay. jeżeli coś jest za trudne, to ja to zwizualizuję. I o tym musimy pamiętać. Struktura, tak? Często pisanie w punktach, używanie list, używanie cytowań, to też nadaje pewnej dynamiki tekstowi, że on jest właśnie nie taki długi, lejący się i nudny, tylko my rozbijamy ten. Ten nasz tekst na takie bardziej żywe elementy. W ogóle wprowadzanie życia w tekst jest czymś bardzo istotnym, dlatego że umówmy się, my obcując z internetem, obcując z ekranem, tak naprawdę obcujemy z czymś martwym. I teraz, jak wprowadzać życie mhm. w tekst? Przede wszystkim posługiwać się czasownikami, ale takimi aktywnymi czasownikami. To jest taki bardzo dobry, bardzo dobra porada. Jeżeli nie wiesz, jak napisać post na Facebooka, na przykład, albo jak zacząć taki mocny element tekstu, jakim jest lead, prawda? Blogowy lead, czyli to, co nas wprowadza w tekst, zachęca, żebyśmy go przeczytali, to posłuż się czasownikiem w pierwszej osobie, czyli powiedz, Zrobiłem coś tam, coś tam, prawda? Kupiłem książkę, która mnie zainteresowała, odkryłem to i to. Mm -hmm. Bo ludzie chcą słuchać autentycznych historii, które tak naprawdę opowiadasz w pierwszej osobie, tak? Albo może to być firma, która mówi: odkryliśmy, otworzyliśmy, spróbowaliśmy. Tutaj tych, tych czasowników może być bardzo wiele, one mogą być też zaskakujące, prawda? Możesz powiedzieć, rozbiliśmy bank czegoś tam, nie, prawda? I, i w tym momencie my wprowadzamy życie. Pamiętajmy też, że w tekstach internetowych zdania nie mogą być długie to jest 15-20 słów w zdaniu czyli musimy nadawać temu tekstowi taki rytm fajny. Zadawać pytania wewnątrz tekstu, również. Wtedy ten nasz tekst się staje taki bardziej żywy, konwersacyjny. W ogóle konwersacyjność to jest też taka, taka, taka następna wielka rzecz w rozmowie czy w kontakcie internetowym, bo konwersacyjność zakłada, że ja mówię od siebie, ale ja chcę rozmawiać, czyli zadaję pytania. Posługuje się ankietami, quizami, na przykład, prawda? To jest bardzo rzadko używane, a ludzie chcą być angażowani w ten sposób. Gdybyś zamiast powiedzmy zwykłego postu na swoim Facebooku pewnego dnia wrzucił quiz albo zrobił tak samo na LinkedInie, to już po pierwsze to, co mówiłam na początku, rozbijasz monotonię swojego przekazu, a z drugiej strony zachęcasz właśnie nadajesz ton konwersacyjny. To jest bardzo ważne, bo mówię, jesteśmy w medium martwym. Patrzymy mm -hmm. w płaskie, świecące się ekrany. A im więcej życia, tym, tym lepiej. Super. No, dużo ciekawych rzeczy powiedziałaś. Ale mm, mówiłaś o tych czasownikach, o czasownikach w pojedynczej, o tym, co mm, ja bym to chyba nazwał takim mówieniem o własnym doświadczeniu. Co ja zrobiłem, co firma zrobiła, zrobiliśmy. A jak jest z Czy używać że ich często, czy nie używać, że coś zrobiliśmy wspaniale, cudowne, fantastyczne, rewelacyjne? Czy to się sprzedaje? Czy unikać, czy raczej je równoważyć? Myślę, że czasowniki są dzisiaj mocniejsze, dlatego że my mm, jesteśmy przyzwyczajeni do mm, opisywactwa takiego rzeczy. I do takiego chwalenia. I to jest taki, powiedziałabym, czasami klasyczny copywriting, tak? Coś jest wspaniałe, coś da ci to i to, albo czy znaczy da, to już jest czasownik, właśnie. To już jest korzyść, prawda? To już jest lepsze. Myślę, że zdecydowanie odpuścić sobie przymiotniki na rzecz czasowników, mm -hmm. ja bym tak powiedziała. Okej. Okay. Fajnie. Życie, życie. Życie, <laughs> życie. Dobra. Ale wiesz, też mhm. powiem ci tak. Nie ma takiego uniwersalnego, że teraz czasowniki, czasowniki. To znaczy to jest dobre, można to wziąć, przetestować. Tak? Jeżeli ktoś będzie miał super pomysł, no, fantastyczne posty z przymiotnikami, to to też zadziała. Nie? Ale tutaj jakby jak chcemy tak sobie na przykład jakimiś prostymi zasadami spróbować, to można w ten sposób właśnie. Mhm. Dobrze. Jakimi sposobami wywołać emocje u czytelnika? Bo myślę, że samo napisanie, co ja zrobiłem, to jest część, ale myślę, że klucz sprzedaży, klucz działania klientów jest to, że wywołamy ich emocje, które. Hmm. No, ja to nazywam tak, że, że klient poczuje, że jest na gwoździu. Że go coś boli, mm. że ten mój produkt to jest ten produkt, który pozwoli tego gwoździa wyciągnąć. Mm. Jak zrobić, żeby ten klient poczuł, że moja usługa faktycznie jest dla niego? To jest taki klasyczny copywriting, bardzo często wykorzystywany, na przykład mówiący, nazywający sytuację twojego klienta taką sytuację negatywną, tak? Czyli. Ja bym mogła powiedzieć, kiedy siadasz do pisania, czujesz, że twoje pióro krwawi, prawda? Czy tam? <laughs> coś takiego no. <laughs> pojechać jakimś takim wiesz. Tylko powiem ci tak, ja osobiście nie za bardzo lubię uderzać w takie negatywne emocje i tak. Dołować tego odbiorcy. Staram się być bardzo ostrożna w takich sformułowaniach. Ja kiedyś też poprosiłam jedną osobę, żeby napisała mi różne teksty właśnie tego typu, i ona poszła w, taki, w, te, w ten typ copywritingu, który mnie trochę, że tak powiem, odstręcza, bo on jest już zużyty, moim zdaniem, właśnie. Mm -hmm. Nie wiesz, co zrobić, kiedy budzisz się rano, no to kup mój tam produkt. Myślę, że to jest taki. To są takie tanie chwyty. Myślę, że te emocje wywołuje się troszeczkę inaczej. To znaczy, bardziej pokazuje konteksty istnienia produktu. Czyli ja bardzo lubię pracować na pozytywnych emocjach i na emocjach, które sprawiają przyjemność mhm. na przyjemności w ogóle. Mhm. Czyli <noise> zrobiłam nawet kiedyś taki test wśród moich znajomych na Facebooku, jakie słowa sprawiają im przyjemność. I okazało się, że jest to dużo słów, typu cisza, szept, szelest, wow. tego typu mm. słowa. I wiesz, to, to jest tak, że ty nie musisz nazywać tych emocji, czy tylko czasami jakby posłużyć się właściwymi słowami, które. Wywołują jakiś rodzaj właśnie takiej przyjemnej emocji, takiego, wiesz, takiego jakiegoś um, czegoś podskórnego, czegoś, co jest bardziej podświadome, a nie że ty, wiesz, tak ranem będziesz teraz młotem wbijał i mówił, wiesz, jakie emocje mają im towarzyszyć, właśnie te negatywne. Nie? Być może ten ktoś, do kogo kierujesz ten przekaz, musi cię jakby, wiesz, musi zobaczyć tę przyjemność, tę radość, która go czeka w momencie, kiedy na przykład, wiesz, się spotkamy i będziemy współpracować, nie? Mm -hmm. Słuchaj, a czy masz taką, no powiem łopatologicznie, no, taką listę takich słów, bo to mi zaintrygowałaś mnie tym, takich listę słów przyjemnych, które można wykorzystać, ta, ta cisza, ta, ten szep, ten szelest, to faktycznie wzbudza, tak jak powiedziałaś mi, wow, nie kurczę, nie tak... Powiedziałaś, czy i mhm. mówię, faktycznie coś mi dotknęło. Czy takie są takie. Jest słów? taka lista, tak, jest no. taka lista. Powiem szczerze, że jedna z moich klientek powiedziała, że ona sobie tę listę wydrukowała i powiesiła nad biurkiem, mhm. bo to jest na moim blogu, dobra treść. Okay. Ale mogę kilka takich słów przytoczyć. No dobrze, to przeczytam kilka. No. Mam je zgromadzone um, alfabetycznie: a, abażur, akcent, aniżeli, antrakt, atrament, azalisz, celofan, chwila, ciepełko, cisza, czas, dżdżu, czekolada. Czułość, dal, deser, dobro, dotyk, dramat, droga, drożdżówka, Dróżdżówka. drzewa. <grywa> <grywa> Okej, okay, to no faktycznie budzi no. <grywa> moje sympatyczne uczucia. No przepraszam, tak. no, Nikt, Niektórzy, no yy, o na ky na przykład. Kawa, kawiarenka, kochać, kochaj, kocham, kocica, kogel mogel, kokarda, konwalia, mhm. kopytko, kotek, krawężniczek, kropka. Krople deszczu. Wiesz, to dużo jest słów takich zdrobniałych. Oczywiście, to nie musi być tak, że dla każdego biznesu to będzie idealne, prawda? Są takie świetne biznesy oparte o, o tego typu przyjemność, typu, nie wiem, sprzedajesz mydło albo wiesz. No, no, to jest zupełnie inaczej. Mhm. A czy takie zdrobnienia nie budzą u klientów takiego? Hmm, takiego elementu traktowania ich jak dzieci? Zależy w jakim kontekście to użyjesz, bo mhm. jeżeli ty opowiadasz jakąś historię, prawda? Tutaj jakby stajesz się jakby historia jest poza tobą i poza naszymi klientami. Tak, jak mówiłeś, posłużenie się storytellingiem jest świetne, bo możemy wyjść z naszej komunikacji. Mówimy do siebie w określony sposób, a teraz opowiadamy jakąś historię, która jest abstrakcyjna i wciągamy w abstrakcyjną historię, tak? No i teraz no nie mam tutaj pod ręką żadnego produktu, ale jeżeli chcę opowiedzieć o przyjemności, nie wiem, uczenia się, to przywołuję na przykład historię, pamiętasz jak pierwszy raz stawiałeś literki, jak trudno było ci pisać na przykład. Mm -hmm. Ten moment, w którym wiesz, najczęściej piórem Mhm. wiesz, rysowałeś i tak dalej. Czyli możesz otworzyć jakąś taką uroczą sytuację, prawda, taką przyjemną i taką z przeszłości i przywołać ją, przyrównać ją do, do sytuacji, która ma miejsce teraz, nie? Mhm. Która teraz jest odkrywaniem jakiegoś nowego świata i która być może zakończy się właśnie sukcesem, bo to, co sprawiało ci problem tam jakiś czas temu, kiedy byłeś dzieckiem, dzisiaj już już nie. Ale powiem ci, że w ogóle odwoływanie się do dzieciństwa, do obrazów z dzieciństwa, to jest taki świetny motyw. No, to słynne przemówienie Olgi Tokarczuk, kiedy dostała Nobla, prawda? Ono się zaczyna wspomnieniem z dzieciństwa i ono jest przeurocze, gdzie ona mówi o czułkach radia, które słuchała, wiesz. Mhm. Wydaje mi się, że to są, to są świetne strategie. Warto się uczyć też od, od poetów, od, od artystów. Okej. Okay. Hmm. Czy masz takie przykłady własne? Jak treści zmieniły zachowania klientów twoich klientów. O. <śledzisz> <śledzisz> no, myślę, że myślę, że ci klienci pokochali te marki. Mhm. Zaufali im, bo pierwszą rzeczą dla mnie podstawową to jest budowanie zaufania. Zaufanie, mhm. waluta przyszłości. Mhm. Więc robimy wszystko, żeby ta marka była godna zaufania, żeby ludzie czuli, że Ok, jeżeli ja powierzam komuś moje pieniądze, albo ta osoba nie wiem, zarządza moimi pieniędzmi, to ja muszę mieć pewność, że to jest świetny specjalista, więc udowadniamy to w tej właśnie komunikacji. Jeżeli to jest ktoś, kto zajmuje się ubezpieczeniami, to na przykład ta osoba musi świetnie powiedzmy prezentować się na zewnątrz i opowiadać i. Ten sposób prezentacji musi być godny zaufania. Albo są takie marki, tu jest ta słynna moja ukochana marka, Młyn na Skraju Lasu, dla której właśnie stworzyłam również nazwę, strategię komunikacji, czyli i cały słownik, którym posługuje się moja klientka mhm. Kasia, pisząc swoje posty na Facebooku i Instagramie, że to było tak, że ona miała swoje ukochane miejsce, jakim jest właśnie Młyn, który jest hotelem. I teraz ten, ten hotel zyskał nazwę Młyn na skraju lasu, i tak naprawdę ja dałam jej, nazwałam jej to, co ona czuła. Mhm. To wiesz, to, to ona mówi, wiesz, bo tu jest tak pięknie, tu jest tak dobrze, i ja nie wiem, jak to powiedzieć tak do końca, prawda? I ja mówię, wiesz, twoja marka to musi być jak okładka książki, którą chcemy oglądać, a w środku jest epicka opowieść, wiesz, o o twoim dzieciństwie, o miejscu, w którym się wychowałaś i tak dalej i do którego my chcemy sobie przyjechać. Więc tutaj dużo pracowałyśmy na przyjemności. Teraz chodzi o to, że w kontakcie z komunikacją tej marki ten klient ma obietnicę tej przyjemności, a potem jest spotkanie z produktem, czyli już z tym danym miejscem, do którego się przyjeżdża, które spełnia tę obietnicę, tak? Także mhm. No tak myślę. Super, super. bardzo mi się to podobało. Myślę, że już chce jechać do tego do tego <laughs> Tak. Bardzo Kasia mi, czeka. Mhm. Bardzo mi się to spodobało Słuchaj, ok, ale y tu masz takie przyjemne miejsce faktycznie. A teraz, się tak może zaskoczę. Jakbyś zachęciła, na przykład kogoś do kupna sejfu No po, po pierwsze. Nie kopiowałabym opisu ze strony producenta. Mm -hmm. bo, to jest, tak, bo to jest coś takiego, że pewnie ten safe istniałby sobie na przykład w sklepie internetowym. Mm -hmm. Musiałabym zrobić opis, więc zacznijmy od tego, że nie kopiujemy. Bardzo wiele osób, które zakładają sklepy internetowe po prostu bierze gotowy opis i tyle. I to jest tak zwany kanibalizm, bo te treści zjadają się nawzajem i wcale one nie popychają do przodu naszego tutaj sklepu. Więc um, bardzo ważną rzeczą jest, Taki rzeczowy opis produktu, nie takie właśnie opowiadactwo wokół. O Jezu, będziesz bezpieczny, twoje pieniądze będą wreszcie bezpieczne i tak dalej. Schowasz tu swoją biżuterię, bo ja to wszystko wiem. Najczęściej w sklepach internetowych brakuje konkretów, czyli z czego coś jest wykonane, mm -hmm. jaki ma rozmiar. I jak jest, nie wiem, rodzaj zamka, zamknięcia, bo ludzie tego szukają. Ja jak chcę kupić safe, to ja chcę wiedzieć, czy on jest na kluczyk, czy on jest na szyfr i czy ten szyfr jest jakby, nie wiem, skorelowany z moim smartfonem na przykład. Mhm. <laughs> nie wiem, czy takie sejfy istnieją. W każdym razie, czy ja mogę go wbudować w ścianę, czy nie. Więc... Po pierwsze, to takie konkrety są ważne. Po drugie, sytuacja może być jeszcze inna. Chcę ten sejf, powiedzmy, jestem producentką sejfów i chcę go sprzedać, chcę sprzedawać różne sejfy. Moim zdaniem dzisiaj kluczem jest pokazanie ludziom tego w postaci filmu. Na przykład, założenie kanału na YouTubie i pokazanie nawet w kilku filmach po prostu, jak to działa. Ludzie wszystkiego dzisiaj szukają na YouTubie. Muszą widzieć żeby kupić. <laughs> I mm -hmm. powiem ci szczerze, że mimo tego, że ja mam naprawdę bardzo mało filmów na YouTubie, to ludzie, którzy mnie widzą na YouTubie, to są najczęściej właśnie tacy ludzie, którzy natychmiast zgłosili się do mnie, żeby zostać moimi klientami. I wiesz, zobaczyli osobę, zobaczyli co ona tam robi i po prostu natychmiast, czyli moim zdaniem Pokazywanie się w postaci filmowej, pokazywanie produktów w wersji filmowej jest absolutną koniecznością. Mm -hmm. Czyli nie tylko pismo, nie tylko pisanie treści, ale również e, wizualizacja i tworzenie filmów. Tak, bo nie można odseparować tekstu dzisiaj, wiesz, od, od treści multimedialnych. Przecież internet jest. E, Multimedialnym tworem jesteśmy w podcaście. Mhm. Wiesz, też robisz wywiady filmowe. Ja również robię filmy, podcasty. Wiesz, czasami małą, małą wagę przy, 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 przywiązujemy do zdjęć albo do. Różnego rodzaju infografik, wykresów, a one są też bardzo ważne w tych naszych miejscach internetowych. Aczkolwiek pamiętajmy, że tylko własna strona internetowa jest takim naszym własnym miejscem. Dlatego, że w momencie, kiedy ja na przykład zaufam tylko YouTube'owi, to wiesz, w pewnym momencie już teraz widzę, że YouTube wiesz, daje tak dużą ilość reklam, że być może część użytkowników tego medium odpłynie albo że trzeba będzie kupić wersję płatną, żeby być tam wygodnie, prawda, więc yy, każde medium społecznościowe, jakim jest YouTube, Facebook czy LinkedIn, to są media, które no, nie dają nam takiej, wiesz, pewności, że tam zawsze będzie tak samo i że to tam zawsze będzie fajnie. Tymczasem na twojej stronie, na twoim blogu, gdzie dajesz wartość odbiorcom, no, nikt tam ci nie wejdzie z reklamami, wiesz, z jakimś śmieciem, nikt ci nie powie. Ewentualnie no, musisz tylko płacić, wiesz, hosting, domenę i, i, i śmigasz. Czy, czy warto płacić za pozycjonowanie swojej strony, swojego bloga? Moim zdaniem, najpierw trzeba się dowiedzieć, czym jest pozycjonowanie. Zdobyć podstawową wiedzę na ten temat po to, żeby się nie dać oszukać, żeby się nie dać wpuścić właśnie w takie tworzenie niskiej wartości treści pod SEO, na przykład, które to praktykują czasem różnego rodzaju agencje. Myślę sobie, że można to robić, ale jest to usługa dość droga, tak naprawdę. Trzeba mieć spory kapitał. I też y, y, widoczne, wysokie zyski, moim zdaniem, żeby, żeby wejść w takie właśnie prace na kampaniach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest świetne dla sklepów internetowych, które generują bardzo wysokie zyski. I tam, gdzie tych treści jest bardzo dużo, prawda? Właśnie w sklepach, gdzie mamy y, setki podstron z opisami i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj. W przypadku takich firm jak moja, to tak naprawdę liczy się praca organiczna na blogu, unikalne treści, praca w różnych mediach i, i wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej skuteczne. No i moja wiedza na temat SEO. Okej. Okay. Jak mogę automatyzować i czy trzeba automatyzować swoich treści? Bo jest w tej chwili LinkedIn, jest Facebook, jest blog. Jak mam zrobić, żeby no, napiszę tekst i żeby to się rozproszyło wszędzie, a nie żebym siedział no, godzinę, dwie na tym, żeby tę treść, którą już napisałem ciekawą, żeby ją rozdysponować do no, internetu? Mhm. No, dystrybucja treści to, to jest bardzo ciekawy temat. Oczywiście, że są narzędzia takie zbierające. W jednym miejscu kilka na przykład mediów społecznościowych. Ja akurat z nich nie korzystam, bo jeżeli chodzi o Facebooka, no to Facebook Biznes w tej chwili ma taką całkiem dobrą, całkiem dobry interfejs, gdzie jestem w stanie zaplanować posty zarówno na LinkedIn, nie, przepraszam, zarówno na Instagrama, jak i na Facebooka. Co ciekawe, na przykład Canva, która jest takim, wiesz, mhm. y, zwykłym programem do robienia grafik, ona ma teraz kalendarz, w którym możemy sobie wpisywać właśnie treści i dystrybuować je na LinkedIna, Facebooka, no niestety jeszcze nie na Instagrama. O, Ale to jest tak, to jest świetne, ponieważ przygotowujesz sobie grafikę w Canwie i od razu sobie ją wpisujesz w kalendarz. Wiesz, robisz sobie taki plan na 2-3 tygodnie i wyłączasz media społecznościowe. Oczywiście żartuję, bo, bo przecież wchodzisz później w interakcję, czy chcesz, żeby. Twoje odbiorcy z tobą rozmawiali, ale myślę, że chyba najlepszy jest Excel. Okay. <laughs> Czyli Dobra. jednak rozpisanie sobie tego, wiesz, już tak sensownie, żeby na przykład widzieć to w postaci tabeli, co, gdzie, kiedy umieszczasz, kiedy dana treść jest dystrybuowana, żeby też nie przewalić, bo myślę, że Nadgorliwość jest też bardzo dużym grzechem, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Szczególnie kiedy jesteśmy małą taką firmą jak moja, nie wiem jak jest u ciebie, ale, ale wydaje mi się, że tylko duże marki typu Nike, Adidas no, naprawdę mogą sobie pozwolić na codzienne posty na temat mhm. swoich produktów. A my nie musimy tego robić, bo, bo aż tak bardzo intensywnie też nie musimy współżyć z tymi naszymi odbiorcami. Mailing raz w miesiącu wystarczy, kierujący do naszych treści, prawda? Mhm. Raz w tygodniu post na, na, w danym medium społecznościowym naprawdę jest wystarczający i to Lepiej zaplanować właśnie dobre posty, niż wystrzelać takie kapiszony, mm -hmm. wiesz, które właśnie nie angażują, które są taką zapchaj dziurą, a, a sobie pomyśleć: OK, teraz zrobię ankietę, teraz powiem coś kontrowersyjnego i zaproszę do dyskusji, a teraz powiedzmy, zaproszę ludzi do przesłuchania podcastu, bo mm -hmm. to jest też duża wartościowa rzecz. Okej. Okay. Mm. Jakie są różnice między pisaniem na blogu a na media społecznościowe? Mówiliśmy o Facebooku, LinkedIn. Czy do poszczególnych portali trzeba inaczej pisać? Tak, trzeba. Mhm. Najbardziej niezależny jesteś na swoim blogu i tam możesz być najbardziej prawdziwy. W tym sensie, że nic cię tam nie limituje, to ty wymyślasz formę, w której tam jesteś, prawda? Możesz za każdym razem pisać posty, nie wiem, będące recenzjami książek, możesz pisać wywiady. Forma nie ma tutaj zupełnie znaczenia, ważne, żebyś znalazł taki swój prawdziwy głos. I wydaje mi się, że blogi są najfajniejszym medium. Ja zresztą zrobiłam. Kurs na ten temat. Mm -hmm. <laughs> blog ekspercki właśnie dla osób, które chcą ze swoją wiedzą specjalistyczną, ze swoim kapitałem, taki dobry blog stworzyć właśnie zoptymalizowany pod SEO, i, i też taki, który nie przepali naszej energii, tylko się nam opłaci. W każdym razie tutaj y, czuję, że jest najciekawiej. A jeżeli chodzi o inne media, no to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, czego ludzie szukają w tych mediach, bo, na przykład, zupełnie innych rzeczy szukają ludzie na Instagramie niż na LinkedInie. I na LinkedInie też jest inna atmosfera po prostu. Ja czasami mówię, że, że to jest dokładnie tak, jak przychodzimy do jakiejś restauracji i LinkedIn to jest taki, taka sztywna restauracja, gdzie każdy siedzi przy swoim stoliku i tak głupio podejść do innych czasem i zagadać, bo jednak oni żyją w tych swoich bańkach takich zawodowych. Na Instagramie to jest taka, wiesz, impreza koktajlowa, gdzie wszyscy sobie stoją, podchodzą do siebie, wiesz. Tak naprawdę, podchodzą do stolika, gdzie jest fajne jedzenie i biorą ze stolika, z którego chcą. Więc trzeba sobie powiedzieć, gdzie my się tak naprawdę lepiej czujemy mhm. I, i też dopasować się do tej atmosfery danego miejsca, prawda. A Facebook no to już jest dworzec w ogóle kolejowy, to <tum> tam <tum> to wszyscy to jest... się mijają, wszyscy się mijają, w hmm. zasadzie już nie, nie dochodzimy często hmm. do siebie, nie mamy szansy się spotkać, no bo tam jest już tak dużo różnorodnych treści, że że one nie są nawet zamknięte jakoś tematycznie, są limity, limitowane mhm. i, i tak dalej, i tak dalej. Także chyba to jest już bardzo takie zużyte, takie stare medium społecznościowe, mhm. które trochę straciło swoją tożsamość moim zdaniem. Też taki mam wrażenie, że ten Facebook to tak dla, dla przyjaciół i znajomych królika. Kamila, a jakie błędy najczęściej popełniają osoby piszące treści? Myślę, że niechlujność jest dużym błędem. Czyli wiesz, niedbałość o interpunkcję, mm -hmm. przecinki, używanie fortunnych sformułowań. Co to znaczy fortunne sformułowania? Fortunne to takie, które nikogo nie obrażają. Albo nie sprawiają, że w pewnym momencie, nie wiem, jako mężczyzna zostaniesz odebrany jako seksistowski, bo coś tam powiedziałeś o kobietach, mhm. prawda? Albo no, dzisiaj trzeba być ostrożnym w tych kwestiach. Tutaj na przykład współpracowałam z takimi klientami, którzy, nie wiem, zamieszczali jakieś takie żarty środowiskowe na temat kobiet. Powiedziałam im, że to jest w ogóle nie do, jakby, no nie wolno tak robić. Mhm. Dzisiaj już nie, nie, wiesz, to co ja, ja rozumiem, że też nasza kultura wewnętrzna się zmienia, ale to, co 15 lat temu może było śmieszne, to dzisiaj już śmieszne nie jest i pamiętajmy, że ich klientami też są kobiety na przykład, nie? Więc ta fortunność o to trzeba dbać bardzo. Um, um, i też myślę sobie, że błędem jest nadmiar, to co już mówiłam, tak? Czyli, że po prostu wylatujesz z każdego kąta i, i wiesz, i, i pokazujesz się, hello, hello, wiesz, chcesz ciągle angażować, ciągle być, bądźcie ze mną, bądźcie ze mną, bądźcie ze mną, nie odpuszczajcie. Prawda? Czasami trzeba odpuścić, moim zdaniem, czasami trzeba sobie zrobić przerwę, pokazać swoją ludzką twarz, na przykład yy, osoby, która okej, okay, jestem coachem albo jestem projektantką treści, ale czasami jestem zmęczona i czasem nie mam w ogóle weny albo nie mam ochoty w coś wejść, prawda? Także muszę Ci powiedzieć, że jednym z najpopularniejszych postów na moim Facebooku był ostatnio post, w którym opowiadałam o moich urodzinach. I powiedziałam, że dzisiaj szefowa dała mi wolne, a szefowa to ja. Super. I bardzo dużo Aha. osób złożyło mi życzenia, a jednocześnie polubiła ten post, bo to był taki ludzki, zwyczajny gest. Mhm. I, I takie pokazywanie się też od strony właśnie bycia człowiekiem, moim zdaniem też jest bardzo cenne. Czasami ludzie są zbyt sztywni, właśnie. Zbyt tacy profesjonalni, ale w takim starym stylu, mhm. wiesz, nie wpuszczają luzu w ogóle do, do tej swojej komunikacji. Także mhm. tutaj myślę, że, że to są takie podstawowe błędy. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nic nie jest tak ważne, żaden tekst tak nie waży, który my sami napiszemy, jak tekst, który ktoś napisze o nas. I to jest kluczowa sprawa, czyli dbałość o rekomendacje, opinie, zanim pojawi się opinia negatywna bo my dużo hmm. mówimy, ja, 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 dobra, ja stworzę treść albo zamówię ją u super copywritera, ktoś mi zrobi świetne zdjęcie, prawda, ktoś mi zrobi genialny film, tymczasem otwierasz, wiesz, opinię w Google albo opinię gdziekolwiek, a tam po prostu wieje chłodem i widać, jak klienci jednak są niezadowoleni z tych usług, no i w tym momencie, wiesz, jest ciężko się przebić, mhm. bo, bo powiem ci, że ludzie bardzo często sprawdzają właśnie te rekomendacje i opinie i mhm. kiedyś zgłosiła się do mnie jedna taka właśnie osoba, która powiedziała, no ja mam taki biznes, może byś tutaj ze mną zaczęła współpracę, no i pierwsze co to otworzyłam właśnie te rekomendacje i opinie i się przeraziłam i pomyślałam sobie, ja tego produktu nie wybronię. Mhm. Ale oczywiście są sposoby na to, po prostu zanim dojdzie do sytuacji kryzysowej, zabezpiecz te miejsca w tym sensie, że poproś o opinie, rekomendacje na LinkedInie, mhm. poproś o opinie na Facebooku, żeby one już tam istniały i żeby one były pełne, a nie tylko takie, bardzo podoba mi się Twoja usługa. Tak? Mm -hmm. bo najczęściej ludzie te negatywne rzeczy piszą w dość długi, w dość długiej bardzo szczerej formie, a te pozytywne, wiesz, króciutko, nie? Tak. Trudniej Także... pisać o kimś pozytywnie. Tak tak, 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 Także tutaj, tutaj też niedbałość o te relacje właśnie, o, o tę formę. Pisania o nas innych osób, też później może się bardzo zemścić, bo jeżeli ja mam powiedzmy 10 pozytywnych rekomendacji na LinkedInie i ktoś mi napisze jedną negatywną, no to te 10 już na mnie pracuje, prawda? I to jest jednak w porównaniu. A jeżeli ja tam nie mam nic i ktoś mi napisze tylko negatywną, no to zostaje, prawda? 0 mhm. do 1. Dobrze. Słuchaj, jak można się nauczyć pisać? Myślę, że bardzo wiele osób po prostu się boi pisać. I czy to się mm. można nauczyć? W jaki sposób? I jak długo to trwa? To trwa całe życie. Nie, <laughs> nie zachęcasz. <laughs> nie, 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 nie. Zacznijmy od tego. Zacznijmy mm -hmm. od tego, że w ogóle trzeba uczyć się pisać. Mm -hmm. Mimo tego, że skończyliśmy szkołę i wydaje nam się, że wszystko już wiemy na ten temat, prawda? Tymczasem język to jest coś, czym my się posługujemy. Na co dzień przez całe życie i ten język żyje, żyje w różnych mediach. I bardzo polecam Wam na przykład uczenie się zasad prostego języka. To jest takie nowe hasło prosty język czyli język, który jest. Y który sprawia, że na przykład łatwo rozumiemy dane komunikaty. I jest to jest po prostu zwykły zestaw zasad, który na przykład teraz jest wprowadzany w bankach, w urzędach, w urzędach publicznych. To jest duży temat, ten plain language został wprowadzony w Stanach Zjednoczonych, czyli to są zasady dotyczące długości zdań, tego, żeby nie pisać właśnie martwych czasowników, tylko żywe czasowniki i tak dalej, i tak dalej. Więc na przykład zacząć naukę od nauki prostego języka. Mhm. <gry> to po pierwsze, żeby nawet jeżeli nie umiemy specjalnie się, wiesz, wyrazić, to żeby przynajmniej pisać zrozumiale to jest pierwsza rzecz i to bardzo pomaga w komunikacji internetowej. Druga rzecz to jest taka, że czytanie oczywiście zawsze rozwija, prawda? Czytanie, słuchanie wartościowych rzeczy. Ja wiem, że ludzie pozornie czytają, ale czasami w ogóle nie. Czytają, wiesz, tylko magazyny, tylko media społecznościowe, tylko memy i ten ich język jest ubogi, więc nie mają tego zasobu, nie wiedzą z czego. Korzystać. No, ja też stworzyłam taki mały kurs internetowy, treningi pisania, pod tym adresem możecie go znaleźć. On jest darmowy, więc zachęcam do skorzystania. Tam jest właśnie taka mała rozgrzewka, pokazuje jak się rozpisać, jak na przykład pisać w oparciu o mapy myśli bo często jest tak, że my siadamy przed białą kartką papieru i o, teraz muszę napisać. Wi wiadomo, że nic nie napiszesz, prawda? Wiadomo, że najpierw trzeba sobie te myśli poukładać, złapać je w jakiś sposób, prawda? Czyli y systemowo podejść do pisania, projektowo podejść do pisania, a nie jako akt. Mhm. Bo my się przyzwyczailiśmy do tego właśnie takiego romantycznego myślenia, że teraz tam z nieba, wiesz, z piorun, i ja teraz tworzę tak piszę, piszę, piszę. Tymczasem to jest, wiesz, taki sam projektowy proces, jak we wszystkim, tak? Czyli później powstaje jakiś konspekt z tych zebranych myśli. No i na tym kursie moim, treningi pisania, taką małą rozgrzewkę proponuję. Także myślę, że źródła takie jak takie mini kursy, jakieś książki na temat pisania. To wszystko na pewno sprzyja naszemu rozwojowi mm -hmm. i warto to robić. To ja jeszcze dodam, bo mówiła, że całe życie trzeba się uczyć. <laughs> Ale tak, jak długo może trwać, żeby ktoś taki zupełnie zielony, który się zawsze bał pisać? Bo jest takich osób bardzo dużo, żeby on przynajmniej zaczął pisać tak przyzwoicie dla siebie. To zależy od osoby, bo ja współpracowałam i współpracuję cały czas indywidualnie z niektórymi osobami, które właśnie prowadzą taką publiczną komunikację. I powiem Ci, że są osoby bardzo zdolne, które utknęły w jakimś sposobie pisania, bo tak się kiedyś tam nauczyły. I czasem dwa, trzy spotkania plus poprawienie im tekstów już sprawia, że ta osoba pisze o niebo lepiej. Bo ja mówię, to musisz zmienić, to musisz zmienić, to musisz zmienić. I okazuje się, że te teksty są zupełnie inne. Powiedzmy, po trzech takich tekstach to już jest czasem naprawdę, naprawdę diametralna zmiana. Też współpracowałam kiedyś z takim urbanistą, który przygotowywał teksty do magazynu, i on też właściwie po, po tych trzech czy czterech moich takich ingerencjach w jego tekst, gdzie ja zaznaczam mu gdzie on pisze fajnie, gdzie ten styl jest najlepszy, bo to jest w odróżnieniu na przykład do szkoły polskiej, gdzie wszystko tylko zaznaczają ci błędy. Ale musisz mieć takiego na przykład trenera pisania, który zaznacza twoje walory. I to jest w ogóle najsilniejsze, bo tym osobom chce się potem pisać. Nie? I my po, po takiej współpracy tak. nad czterema tekstami Grzegorza się rozstaliśmy, bo Grzegorz już wiedział, jak pisać. No, i to Super. jest w ogóle też, też, też fajna sprawa. Mm -hmm. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, co jest najtrudniejszego w pisaniu? Mm. Najtrudniejsze to jest chyba dobrnąć do końca z tekstem, mm -hmm. <laughs> bo można. Trudno jest czasem rozpocząć. Bo to wiesz, czasami potrzebujesz jakiegoś fajnego impulsu, żeby tekst był, żeby tekst płynął, a w przypadku dłuższych tekstów, dłuższych projektów, to tak trwać przy swoim tekście, prawda? I, mhm. I zaufać, że on jest wartościowy i żeby go dociągnąć do końca, ale czasami, jeżeli masz dobrze zaprojektowany tekst, czyli od początku do końca wiesz, co tam będzie i jakie komponenty będą wewnątrz, no to wtedy jesteś, jesteś w stanie Dobrnąć. Ja powiem szczerze, że ja jestem osobą, która jest w stanie napisać każdy tekst, <laughs> każdy gatunek i przetrenowałam przez ponad 15 lat mojego życia zawodowego tak różne publikacje. Wiesz, o, powiesz, Kamila, napisz mi kondolencje, proszę bardzo. Kamila, napisz mi rekomendacje, proszę bardzo. Pomóż mi napisać książkę, nie ma sprawy. napisałem dwie książki, wiem jak wygląda ten proces. Mhm. I wiesz, i, i tutaj pod tym względem ja mam łatwość. Ja czasami tak. wiesz, tracę ten <ś produces choices> właśnie to jest to, że wiesz, że, że przerzucenie tej swojej empatii na drugą osobę jest czasem ciężkie, nie? Bo, mhm. bo dla mnie to zawsze było łatwe. I do dzisiaj jest łatwe, mimo wszystko. Czasami, oczywiście, właśnie determinacja, nieodpuszczanie. Nie, nie no to są już takie zwykłe rzeczy, które gdzieś tam nas dotyczą, nie? E, wiadomo, po prostu chodzi o pracę. Ale sam proces pisania, zapisywania dla mnie zawsze był. Był łatwy, i no, ale też okay. chciałabym powiedzieć mm -hmm. na koniec, żeby się nie zniechęcały pisaniem osoby, które na przykład popełniają błędy ortograficzne, które ja mówiłam o pewnej niechlujności, prawda? Mm -hmm. Które powiedzmy mają dysleksję albo, wiesz, robią błędy i tak dalej, dlatego że tego nam nie powiedziano w szkole, ale istnieje taka funkcja jak korektor i redaktor. I nawet jeżeli napiszesz ten tekst średnio i powiedzmy z natury robisz błędy, to możesz dać komuś do sprawdzenia i to wiesz, i to będzie działać, nie? Okay. Bo tak naprawdę najważniejszy jest przekaz. Mm -hmm. Super przyznam, że jak ja zaczynałem pisać jakiekolwiek jakieś teksty, no to tak samo no, miałem kolegę, który zawsze to sprawdzał że i mówi: o, to jest fajne, ale tutaj te przecinki to byś mógł poprawić. Także fajnie tak, mieć taką no. osobę. Tak, tak, uh -huh. tak. Sprawdzanie po sobie również, tylko trzeba się da, da, dać odleżeć tekstowi, na przykład kilka dni, żeby później zobaczyć swoje błędy. No i głośne czytanie tekstu, to jest taki totalnie ważny tip. Że jak napiszesz, to przeczytaj głośno, bo w głośnym czytaniu jeszcze wychodzą takie składniowe, jakieś nieścisłości. Super. Kamila, bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas, bo dzisiaj naprawdę dałaś taki duży wagon ciekawych informacji. I jeszcze ostatnie pytanie: gdzie Ciebie można znaleźć? Można mnie znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę, Dobre Treść. I tam po prostu jest mój podcast. Można wejść na YouTube, tam, jest, tam są filmy różnego rodzaju, na przykład właśnie takie OSEO dla początkujących, także, także to ten temat, o którym rozmawialiśmy. Można mnie znaleźć oczywiście na moim blogu dobratreść.com Także w tych różnych miejscach zachęcam też do słuchania mojego podcastu, dobra treść, bo, bo też podcast posiadam. Także można mnie znaleźć w Szczecinie, bo tam mieszkam. Super. Kamila, jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki, Tomku. Było mi bardzo miło. Nawzajem. Cześć. I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna i istotna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz sobie. Wiesz, tak, żeby nie zapomnieć. Jeśli zaś chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Dwukrotnie nakład drukowany się już wyczerpał. Dziś możesz kupić albo e-booka, albo audiobooka. Mówią, że bardzo dobrze się słucha i czyta. Pamiętaj też, jeżeli Ci się podobał ten podcast, to zalajkuj go, albo udostępnij. Będzie mi bardzo miło. I to jest wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!